Dzień dobry, w kolejnym odcinku. Standardowo karty wyświetlają nam nowe opcje, ale z tych nowych opcji nie chcemy skorzystać, ale za to chcemy skorzystać z opcji stworzenia nowych gier. Dlatego też zrób, moja droga, poradni. Może być na stanowisku numer 1, natomiast ty również pewnie stworzysz poradnik, o ile mnie tutaj pamięć nie myli. Natomiast z tej drugiej gry, tak, również zrobisz poradnik, bo nie byłeś tam po prostu tworzony i zajmiesz się tym na stanowisku numer 2. Ja w tym czasie mógłbym w sumie zjeść, wyspać się, a później po prostu dalej będę kontynuował swój kurs, aby móc się po prostu dalej kształcić w tym kierunku, aby być po prostu najlepszym we wszystkim, co się tylko... Chociaż nie, to głupie brzmi. Być najlepszym we wszystkim, do czego się dotkniesz. Nie można być najlepszym we wszystkim. Ale po prostu, żeby być najlepszym na scenie YouTube'a. Jak na razie statystyki pokazują na to, że jestem najlepszy. Mam prawie 1 000 000 subskrypcji więcej niż drugie miejsce. Prawie ponad 87 tysięcy zarobionych, właściwie nie tyle zarobionych, ale posiadanych dolarów. No i w tym odcinku powinniśmy osiągnąć wymagane 100 tysięcy, aby móc wylecieć w kosmos. A co będzie w kosmosie, to już zobaczymy. Bo przypominam, że naszym zadaniem jest sfinansuj swoją kosmiczną wyprawę. Kosmiczną wyprawę, za którą będziemy musieli zapłacić 100 tysięcy dolarów. Tylko że zaraz nam tutaj ucieknie 8 tysięcy ze względu na to, że miesiąc się kończy. Ale myślę, że spokojnie w tym miesiącu powinniśmy osiągnąć wymaganą kwotę. No i będziemy w kosmosie tworzyć nasze nowe produkcje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przesyłaj filmik. Nawet już możesz stworzyć kolejny. No dobra, no spróbuję z tym speedrun. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy cokolwiek tutaj będzie opłacalne robienie tego speedrunu? Okej. O, nie osiągnąłem? How it's possible. No, jestem najlepszym youtuberem, jakiego tutaj macie. I do tego mnie banujecie. Oj, chyba się nie dogadamy, ale może chociaż do tych dołączę. Tak, musiałem trochę pieniędzy wydać na zapłacenie rachunków, ale... No, zostaje nam tylko 11 tysięcy do uzbierania, więc powinniśmy spokojnie na 3 filmikach uzbierać tą wymaganą kwotę. Dziewczyny pracują pełną parą. Niestety nie mogę zatrudnić kolejnej osoby, więc to jest mały problem. Może jak się przeniosę na statek kosmiczny, to będę mógł zatrudnić kolejnego YouTube'owego astronauty, że tak powiem. Chodź tu. Okej, no poradnik całkiem dobrze tutaj wyszedł, 56%. Także przesyłaj i spójrz mi kolejny filmik. Zobaczymy, jak te stare gry. No, stary, chyba raczej nie ma co się za nie zabierać, ale spróbujmy u ciebie jeszcze z tym speedrunem na stanowisku 1. Ja cały czas się tam spokojnie kształcę z kursu fotografii, więc może jak tylko skończę ten kurs, to walniemy jakąś taką samojebkę, żeby po prostu było na naszego fanpage'a, czy na naszą stronę internetową,
Okej, komentarze całkiem tutaj przychylne z poradnika. Oczywiście wypromuję sobie ten filmik, aby miał on większy zasięg. Tobie już pozostało tylko, Caitlin, złożenie całego filmiku do kupy. Zobaczmy, jak tam ten speedrun. No nie. Speedrun jest raczej poranionym pomysłem, którego nie będziemy już w ogóle... korzystać. No to jest po prostu strata naszego czasu. Właściwie to byłoby tylko uwłaczające dla naszych prawie ponad 3 milionów 700 tysięcy stałych subskrybentów, żeby puszczać takie gówno zwane speedrunem. Okej. A jak tobie poszło? No dokładnie. Potwierdziło się, że speedrun jest po prostu kwestią do bani. Więc nie ma co sobie zawracać mi głowy. Ale poradnikami albo gameplayami możemy spokojnie się zajmować. O, tak, możesz na tym stanowisku. Ja już prawie kończę tutaj robić kurs fotografii. W sumie po zrobionym kursie mógłbym zainteresować się jakąś grą. Okej, ładnie wskakuję. Zróbmy sobie jakąś fotkę. No, na przykład nasza koleżanka pracuje, a my robimy sobie zdjęcie. Zakupmy teraz. Właściwie to tutaj mogę zrobić zakupy, skoro ten komputer i tak do niczego nam wielkiego tu nie służy. No, dreptaj, młody i tanie. Zobaczymy jakieś najnowsze gry. 2 marca, 2 dni temu. Okej, możemy kupić. Czemu by nie? Ale możemy też się zainteresować... A nie, jedzeniem akurat nie, ale czy na przykład tutaj są jakieś dodatkowe rzeczy? No nie, to już powinno być zresztą widoczne w tej pierwszej zakładce. Czy jakieś nowe rzeczy do domu nam się tutaj trafiły? Wszystko kupione. Mogę wyłączyć. Angry Bungee 49%. Okej, będę chciał to wypuścić, ale też będę chciał nagrać za chwilkę nową grę, którą, moja droga, nagrasz. I zrób z tego pierwsze wrażenia. Może być na stanowisku numer 2. Ja wrócę sobie do robienia zakupów, zobaczę, czy jakieś... A nie, idea nie. Ale może jakieś kwestie ciuchowe? A coś tam występuje. Chociaż myślę, że nie będę zmieniał swojego imidżu. No tak, troszek jest pełny, ale... Jeszcze jedna rzecz nam tam pozostanie. Tutaj z koszu wszystko. Ze spodni kilka znajdzie. Może z butu? Nie. Okulary jakieś tam się trafiły, czapki. Jest, mogę się przebrać za Gwiazdę Gwiezdnych Wojen. Dlaczegoż by nie? Może nie tyle gwiazdy, ale postać gwiazdy. Naprawdę. Jeszcze zaraz nam to wybuchnie i będzie mały problem. Szkoda byłoby, żeby nasza chata się spaliła. A tymczasem ten filmik już zarobimy.
na naszą wyprawę w kosmos. To może być całkiem ciekawe. Okej. Udało się. Mam wystarczająco gotówki, żeby przenieść się do kosmicznej rezydencji. Dlatego też udam się na dół i zobaczymy jakie. Chociaż może najpierw opublikuję. O, właśnie wyszło. Właśnie bym, najpierw bym opublikował to, co mam, żeby zawsze tam jakieś dodatkowe pieniążki się na koncie gromadziły. No nie chciałbym zostać bez środków na koncie. Dlatego te filmiki niech się przerobią, jeszcze Caitlin niech nam zrobi ten jeden filmik, no i oczywiście będziemy się przenosić na naszą stację kosmiczną. Dlatego, moja droga, możesz sobie chwilkę odpocząć, mogę w sumie nawet z tobą pogadać. Fajna, taka słodziuchna. Rozmawiajmy sobie. Okej, komentarze całkiem dobrze się prezentują. Promujmy oczywiście nasz filmik. Zaraz powinien nam tutaj 3000 skoczyć z tego poradnika. A ja przed naszą kosmiczną wyprawą drzemnę się i się prześpię. Okej, ty już skończyłaś. Zjedz mój pizzę. 50%, okej. Szału jakby wielkiego nie ma, ale to zdecydowanie wystarczy. Okej, 3300 dolarów zaraz nam skoczy na konto. Także będziemy mieć drobny zapas. Wypromuję sobie jeszcze ten nasz najnowszy filmik. Niech tylko nam zniknie opcja komentarzy. No i co? I przenosimy się na stację kosmiczną. Prędkość internetu 64, 5 stanowisk. No i nie wiadomo, jak będzie wyglądać. Dlatego pora ruszać ku nieznanemu, można powiedzieć. Długo tu też nie zabawiłem, ale co nas czeka w kosmosie? No. Chociaż wygląda identycznie jak nasz poprzedni dom. Jestem YouTuberem numer jeden. Mam swoją kosmiczną rezydencję i tylko jeden cel. Kierować swoją drużyną i pozostać na szczycie. Nowych kart już na pewno nie zdobędę. No, trochę śmiesznie wygląda, chociaż spodziewałem się, że będzie to raczej bardziej wyglądało jak jakiś statek kosmiczny, a nie po prostu dom na statku kosmicznym, gdzie jeszcze dodatkowo może nasza jedna pracownica wyjść na zewnątrz. Także troszkę, można powiedzieć, taki lekki zawód, jak to wygląda. Raczej mówię, raczej spodziewałem się czegoś innego. Zobaczymy tylko, jak będzie tutaj śmigał internet, jak to wszystko uda nam się zorganizować. Ale przestrzeń kosmiczna całkiem ciekawa, nasz statek, my też nawet ciekawy.
Już teraz nikt nie jest w stanie mi tutaj podskoczyć. Ponad milion i trzy razy więcej wyświetleń niż drugi na liście. To jest coś. Tego nikt nie jest w stanie w żaden sposób przebić. Jak tam dziewczyna idzie? Zobaczymy, jak będą się szybko filmy uploadowały. Bo to mnie też w sumie ciekawi. Prawie 12 tysięcy trzeba będzie wydawać miesięcznie na... Znaczy, łącznie wydatki na ten kosmiczny dom, jak również wynagrodzenie dla naszych pracowników. Okej. Skończyłaś? 50%. Może być. Oczywiście przesyłamy ten filmik. Zaraz jeszcze ty będziesz zajmować się montażem. No tak, renderowanie nie idzie zbyt szybko. Nie musiałbym jeszcze zdobyć kilka poziomów. Ile tu jeszcze można by poziomów zdobyć? No kilka można by zdobyć. Raz, dwa, trzy, cztery, 10 poziomów do 37. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już mamy prawie 16 tysięcy. Także bardzo dobrze idzie. Wypromuję sobie nasz najnowszy filmik. Potem już Caitlin tutaj nam zrobi ten filmik. Ja w sumie nie patrzyłem, jak szybko się renderowało. Znaczy właściwie, jak szybko się przesyłało. No to mnie w sumie troszkę ciekawiło. Dlatego popatrzymy sobie tyle i właściwie to będzie, można powiedzieć, wszystko, co chciałem nagrać z tej gry. Tak więc naprawdę dziękuję wszystkim, którzy oglądali te wszystkie odcinki. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki. No widziałem renderów, znaczy przesyłanie bardzo szybko poszło. No i cóż, moi drodzy, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych grach.